witajcie dźwięczki z tej strony sasek, a w dzisiejszym odcinku zajmiemy się buildami. Zapraszam do oglądania. Ok, jeszcze przed odcinkiem zachęcam was do zostawienia łapeczki w górę i subskrypcji. Łapeczki, jeżeli odcinek Wam się spodoba, a subskrypcji, jeżeli nie subskrybujecie, a podobają Wam się moje materiały, dlatego. Zachęcam do tych dwóch czynności wykonania, a my słuchajcie jeszcze e, jeszcze wam jedną rzecz powiem e, przed odcinkiem możecie wbić do opisu. Tam macie pierwszy link w opisie, jest konkurs na pakiet z Nocturno, tutaj macie aktualnie na ekranie pokazane parę prostych czynności trzeba wykonać i może zgająć sobie pakiecik z Nocturno, dlatego zachęcam, zajrzyjcie sobie do opisu, a my słuchajcie, przechodzimy już do odcinka. Dzisiejszym tematem odcinka będzie najlepszy build pod walkę rubieżnikiem. I zobaczcie, jest parę możliwości, ja Wam pokażę jeden taki już sprawdzony przeze mnie, na pewno tam w opisie, czy tam gdzieś, yy, czy w komentarzach pojawią się też inne buildy, możecie też własne wypisywać, jeżeli macie inne zdanie, czy coś tutaj zmienicie. Yy, po pierwsze tutaj dajemy, albo po, poczekajcie, zacznijmy od tego, że yy, tu możecie dać, to ja z, na zmien, z, zmiennie używam tego buildu, na przemian. Albo tu daję sobie tą queen, którą możecie zwerbować sobie z księgi bez problemu, chociaż teraz i tak można wszystkich zwerbować, bo ona ma tutaj wieżyczkę i ta wieżyczka też coś robi i ma przesunięcie. Ja zmiennie używam właśnie z tą dołu, albo tą sobie daję na pierwszy, albo tą. Ale ta jest bardzo spoko, bo daje, tutaj macie pokazane, 46% do obrażeń Mićka i jego szczelności, więc to jest bardzo spoko sprawa na głównym proficie. A na drugim proficie daje chyba 30%, coś takiego, zaraz też do tego przejdziemy. Na profit drużynowy daje sobie zazwyczaj, bo my tu gramy całą drużyną, dlatego każdy bierze sobie inny profit. Ja sobie daję zazwyczaj obrażenia zadawane niezranionym wrogom o 6,5%. To właśnie sobie daje tutaj jeszcze inna ekipa inna bierze innej, i to razem w, da, u wszystkich działa. E, następnie, tutaj, e, na wsparciu, najpierw daje sobie przedłużenie miśka, czyli dajemy sobie Jingle Jazz, ewentualnie chyba The Grizzly. Zaraz zobaczymy jeszcze. Powiem wam, żeby was nie zmylić. Sprawdzimy sobie pana Grizzly, e, mam go, e, i tutaj sobie podam przedmiotu. Tak, on ma to samo co jingle jazz, dlatego możecie też tego używać, jeżeli nie macie jingle jazz, czyli świąteczny jazz. Dobra, gdzie ja wchodzę? E, idziemy dalej. Dalej mam e, niedźwiedzi wzrok, czyli e, Misio strzela z z oczu i zadaje obrażenia dodatkowe. Następnie mamy generowanie fragmentów, czyli dostajemy fragment po zabiciu jakiejś tam ilości mobów. To jest bardzo spokojne, to jest lawinowa jazz. Tutaj mamy odzyskiwacza. Następnie tutaj na ten profit. I nie dajemy sobie tego, chociaż możecie dać podczas wybuchowe, jeżeli nic innego nie macie, ale na ten profit dajemy nowego bohatera, który jest właśnie z zadanek, które są tutaj w zadania i tutaj trzeba wykonać... najpierw trzeba zagrać 3 razy z rubieżnikiem, a później jeszcze zabić 300 mobów. I tutaj na początku dostajemy, na początku dostajemy, już Wam pokazuję. Na początku dostajemy takiego jednego ubieżnika gdzie on jest. Oto dostajemy na początku. Valkyria Rio. I ona daje nam pod uderzenie to pod farmę. Jeżeli chcecie, żebym zrobił build pod farmę lub jakiś inny podziąża, jaki byście chcieli, żebym build zrobił, to napiszcie w komentarzu. No i tyle. Dobra, słuchajcie, ja się jeszcze tutaj na sekundkę wam pozbędę tego, tego, tego. Eee, o i tak myślę, że będzie lepiej, dlatego słuchajcie przechodzimy sobie dalej, przepraszam was za tamte, eee, na następny profit, eee, już wam pokazuję, dajemy sobie właśnie eee, oto tutaj tego rubieżnika, czyli eee, już wam pokazuję, jest to Ventura Ramirez i ona daje nam to, że zasięg miśka zwiększa się o cztery pola, i dodatkowe obrażenia miśka zależnie od odległości aż do 110% przy maksymalnym dystansie. Więc to jest bardzo spoko. I polecam wam ją sobie zdobyć. I my sobie ją teraz podbijemy. Ja wam jeszcze przy okazji powiem, że ostatni, nad ostatnim slotem się trochę zastanawiałem, ale myślę, że tam parę jest fajnych możliwości. My sobie tutaj od razu podbijemy sobie na szybkości tego, żeby wiecie, nie przedłużać za bardzo. E, może jakieś cięcie zrobię, ewentualnie tutaj coś, o czymś z Wami pogadam. E, I jeszcze jest parę fajnych buildów, zaraz Wam je zaprezentuję. Ale ten, akurat który Wam pokazuję, teraz jest przeze mnie e, sprawdzony. Więc myślę, że, że jest ok i daje radę. Chociaż teraz misiek został bardzo znerfiony. E, ile ja mam jeszcze? Mam jeszcze tego trochę dobra. Bo muszę sobie oko burzy pofalić te inne materiały, bo dużo poszło na wbicie 131 poziomu mocy. Tu macie pokazane właśnie FBM, GG, Sunset, tak? I sobie dajemy tu zarządzaj, nie zarządzaj sobie, zespół bohaterów. No i zamiast tego delikwenta dajemy sobie tą panią. I słuchajcie, możemy tutaj, ja to daję tak, że znajomy gra takim tym, który, który zamraża. Czyli na przykład w moim przypadku to Andre, pozdrawiamy Andrego Gra sobie tutaj pod zamrażanie To jest dokładnie nie tak, o, nie tak szybko, który zamraża wrogów. I on, I on zamraża wrogów wszystkich Nawet jeżeli nie uderzy, to też zamraża. Dlatego ja sobie daję albo to, ewentualnie możecie tutaj dać e, takiego bohatera, ja też go sobie pewnie dam, w późniejszym etapie. E, rubieżnika tego. Skacze coś odnowienia, misia i wieżyczki elektrycznej o dodatkowe 10%. Ewentualnie możecie dać sobie tutaj tego pana. Wieża elektryczna powoduje ból, zadający 50% obrażeń od ataku w składzie. Więc tak to wygląda. Jeszcze Wam pokażę jednego builda, jakiego sobie testuję. Jest to build pod Lawinową Jazz. I wtedy na główną postać dajemy Lawinową Jazz. Tu tak samo przedłużenie Miśka. Do tego tak samo strzały z Miśka. Ewentualnie możecie też zbufować sobie wieżyczkę przez to. Tak jak, tak jak wcześniej pokazywałem, to jest właśnie taki uniwersalny build. Ja zaraz Wam pokażę, jak to będzie wyglądało. Tutaj po prostu dajemy sobie e, lawinową. Także że teraz to kurde, szkoda, że to na dole samym daje, bo to mi pokazuje. tych ty. Tutaj dajemy sobie właśnie lawinową na główny profit. Na tym proficie dajemy sobie przedłużenie miszka, Tutaj też sobie możemy tą właśnie oto Queen dać. No, i no, na takiej samej zasadzie by to wyglądało, możecie sobie właśnie zastąpić, żeby dać sobie dwóch tych właśnie rubieżników tutaj pod wieżyczkę. E, tutaj też na przykład oskarża czas trwania, znaczy wydłuża czas trwania wieżyczkę 0,5 sekundy, to, to takie trochę średnie. E, zwiększa obrażenia wieży. Tutaj dużo macie fajnych rubieżników, pod to więc możecie kombinować albo build pod wieżyczkę, albo build pod miśka. Więc fajna sprawa, tutaj Wam naj, najpowszechniejsze opcje pokazałem. Tego właśnie polecam zmienić, ewentualnie tak gracie jak my gramy w składzie, to ten też jest bardzo opłacalny. No i tyle. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Zapraszam do komentowania, jaki chcecie następny build. Już jutro następny build będziemy omawiać. Napiszcie w komentarzu. Czy chcecie podwalkę, czy pod farmienie rubieżnika, czy pod właśnie podwalkę żołnierza, czy pod pompy żołnierza, czy pod szturmówki żołnierza, napiszcie w komentarzach, a ja Wam dziękuję za oglądanie, zachęcam Was jeszcze do stawienia łapeczki w górę i subskrypcji. No i przypominam jeszcze o konkursie na nocturno, No i tyle. Cześć, cześć i do kolejnych odcinków. Ba, ba.